ja się nazywam Robert Trewiński, jestem z telewizji Batu 24. Realizujemy reportaż na temat akcji Biura Rutkowski. Chodzi o ordynatora Adama Orłowskiego, ponieważ zgłosili się do biura poszkodowani na 10 milionów złotych przez Daniela J. To jest pacjent pana ordynatora. Pytanie, czy zaświadczenia, które wystawia pan doktor, są prawdziwe? O, nie tylko, bo ten pan nie może się stawić w sądzie. Proszę państwa, nie mogę udzielać informacji, natomiast pan doktor Orłowski tu na stacji dializ nie pracuje. Nie jest pracownikiem naszej stacji dializ. A gdzie pracuje w tej chwili pan doktor? Nie mogę udzielać takich informacji. Ale czy pracuje w publicznej jednostce, czy... Nie mogę państwu udzielić informacji, naprawdę, natomiast nie pracuje, nie jest pracownikiem Fresenius Nefroker, czyli tej jednostki. Nie A czy jest pracownikiem szpitala? Nie wiem. Nie mogę państwu udzielić informacji, nie chcę udzielać państwu informacji. A od kiedy pan doktor tutaj nie pracuje? Też nie mogę państwu takich informacji, dziękuję bardzo, nie mogę, tylko rozumiem, mogę to, co powiedziałem. A kto w takim razie prowadzi pacjenta Daniela J? Nie mam pojęcia. Czy on tutaj korzysta z usług? Z moich usług nigdy nie korzystam na stacji dializ. Także bardzo dziękuję, przepraszam, ale mogę tyle co powiedzieć. Dobrze, dziękuję. Jesteśmy dziś 5 marca 2021 roku przed szpitalem specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. Obserwujemy działania Biura Rutkowski, do którego zgłosili się poszkodowani na kwotę ponad 10 milionów złotych. Chodzi o pacjenta waszego szpitala, Daniela J., któremu zaświadczenia o niemożności stawiennictwa przed organami ścigania, przed wymiarem sprawiedliwości wystawia ordynator waszego oddziału, pan doktor Adam Orłowski. Ja chciałbym zapytać, czy to możliwe, że zaświadczenia wystawiane przez pana doktora Orłowskiego mogą skutecznie blokować wymiar sprawiedliwości w Polsce? Zaświadczenia wystawiane przez każdego lekarza w Polsce nie mają możliwości wystawienia takiemu pacjentowi jak gdyby mocy prawnej w sensie uczestniczenia w rozprawie sądowej lub we wszelkiego rodzaju przesłuchaniach, ponieważ takie zaświadczenie musi być potwierdzone przez tak zwaną instytucję lekarza sądowego, która jest przy każdym sądzie okręgowym, w tym wypadku przy sądzie okręgowym w Kielcach. Kto w waszym szpitalu jest tą osobą, która ma uprawnienia? Akurat ja jestem tą osobą, która od kilku lat piastuje, że tak powiem, stanowisko lekarza sądowego. Jest to takie stanowisko, które zostało powołane kilka lat temu tylko właśnie po to, żeby lekarz sądowy potwierdzał możliwość lub niemożliwość stawiennictwa się przed organami ścigania, przed sądem i tego typu instytucjami. Czy pani poświadczała jakiekolwiek zaświadczenia lekarskie wystawiane przez ordynatora Adama Orłowskiego na rzecz Daniela J.? Nigdy nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek zaświadczenie poświadczała. W takim razie kto może zaświadczać, kto może jeszcze tutaj w województwie świętokrzyskim autoryzować te zaświadczenia? Z tego co wiem na liście, bo taką listę możecie państwo sobie znaleźć przy każdym sądzie okręgowym, tylko wystarczy wejść na stronę internetową. Z tego co wiem, to takim lekarzem sądowym był również dr Jan Curyło. Czy on nadal piastuje w 2021 roku, tego nie wiem, ale rzeczywiście w latach ubiegłych był. Byliśmy przed chwilą na oddziale, tam gdzie pan doktor Adam Orłowski miał pracować. Dowiedzieliśmy się, że nie pracuje. Czy to możliwe, że przestał być pracownikiem waszego szpitala? Ale na jakim oddziale państwo byliście? Byliśmy tam, gdzie są dializy, tam z tyłu za budynkiem. Pan doktor Orłowski nie jest zatrudniony na stacji dializ. Pan doktor Orłowski jest zatrudniony na oddziale nefrologii. Czyli tam pracuje, tam pełni funkcję ordynatora dalszego. Pełni funkcję kierownika oddziału nefrologii dorosłych. A gdzie ten oddział się znajduje? Ten szpital jest dosyć rozległy. Widzimy pięknie zorganizowany, jest lotnisko dla helikopterów. Tam również z tyłu, gdzie możemy znaleźć ten oddział? W obecnej chwili będziemy
będziecie Państwo mieli bardzo duży problem, ponieważ ten oddział został przekształcony, pomieszczenia tego oddziału zostały przekształcone na oddział buforowy, gdzie przyjmujemy pacjentów covidowych. Natomiast pacjenci nefrologiczni są u nas w tym momencie wkładzeni na oddział wewnętrzny. A gdzie możemy Pana doktora spotkać, z nim porozmawiać? Pan doktor powinien być teoretycznie na swoim oddziale, czyli tam, gdzie znajdują się jego pacjenci, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie on jest. Bo z naszych ustaleń dziennikarskich i z ustaleń Biura Rutkowski wynika, że jedynie doktor Adam Orłowski ma w tej chwili od wielu lat kontakt z tym Danielem J. Poszukują go zarówno organa ścigania, z tego co wiemy, jak i osoby pokrzywdzone. Ukrywa się, nie ma z nim kontaktu, nie może stawić się na salę sądową. Jedyną osobą, która ma z nim kontakt, jest właśnie pan doktor Adam Orłowski. W takim razie zostawimy namiary, numery telefonów i poprosimy o kontakt, skoro nie można się bezpośrednio spotkać tutaj. Bardzo przepraszam, ale ja nie mogę Państwu umożliwić wejścia na teren szpitala, bo obowiązują nas zasady epidemiologiczne. Natomiast oczywiście, jeżeli Państwo zostawicie mi numer telefonu, to ja poproszę doktora Orłowskiego, żeby się z Państwem skontaktował. Dziękuję bardzo.